Bonsoir à tous. Dobry wieczór wszystkim. Je suis désolé de ne pas vous parler en polonais. Bardzo mi przykro, że nie mogę do was mówić po polsku. Et de vous obliger à passer à travers une traduction. I że zmuszam was do tego, że musicie słuchać tłumaczenia. Mais j'espère que nous parviendrons à mettre le contact. Ale myślę, że i tak uda nam się być w dobrym kontakcie. Ce soir, je viens vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Dziś wieczór chciałbym wam dać świadectwo o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Je vais être obligé de parler de moi. Będę więc muszony mówić o mnie. Ce qui n'est ni intéressant, ni agréable. Co wcale nie jest interesujące czy przyjemne. Mais c'est un détour pour mieux parler de Dieu. Ale trzeba to zrobić, żeby móc lepiej mówić o Bogu. Je crois que ce soir, nous allons nous émerveiller devant la miséricorde de Dieu. Myślę, że dziś wieczorem będziemy się zachwycać Bożym miłosierdziem. En tout cas, c'est le but de mon partage. W każdym razie taki jest cel tego świadectwa. Je vais commencer, j'ai 60 ans. Mam 60 lat. Je vais commencer mon histoire à 20 ans. I zacznę od momentu, kiedy zacznę opowiadanie o mojej historii od momentu, kiedy miałem 20 lat. Vous allez vous dire, on n'est pas couché, s'il doit parler de 40 ans. No to teraz sobie pomyślicie, ale nuda, jak będzie o 40 latach opowiadał. Mais rassurez-vous, je ne vous parlerai que de la tranche entre 20 et 30 ans. Ale bądźcie pewni, będę opowiadał tylko o krótkim okresie pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Mais il y a tellement de choses que ça va bien occuper notre soirée. Wtedy się tyle działo, że to wystarczy na jeden wieczór, cały wieczór. J'ai 20 ans dans les années 68. Miałem 20 lat w okolicach roku 68. En France, ce sont des temps très bousculés. I we Francji to był bardzo gorący czas. On parle de la révolution culturelle. Mówi się, że była to rewolucja kulturalna. Le mot révolution, vous savez ce que c'est, vous autres. No wiecie, co znaczy słowo rewolucja. Là, heureusement, ce n'est que culturel. Na szczęście to była tylko kulturalna. Pour moi, ce sera un grand chamboulement. Dla mnie to była wielka zmiana. Jusque-là, j'étais un jeune homme chrétien pratiquant. Do tego czasu byłem takim młodzieńcem, chrześcijaninem, wierzącym, praktykującym. Et heureux de l'être. I byłem szczęśliwy z tego powodu. Mes plus beaux souvenirs de mon enfance. Ale najpiękniejszym wspomnieniem mojego dzieciństwa. C'est ce que je passais au pied du Saint-Sacrement. To były te chwile, które spędzałem przed Najświętszym Sakramentem. J'aimais Jésus. Kochałem Jezusa. Et j'avais aucun mérite. Je n'avais aucun mérite. Nie miałem z tego powodu żadnej zasługi. Puisqu'on ne peut aimer Jésus que dans l'Esprit Saint qu'il nous donne. No bo możemy kochać Jezusa tylko dzięki temu, że on nam daje tę łaskę. Mais comme la suite va le montrer, je n'étais pas conscient de la grâce qu'il me faisait. Ale jak pokaże wam dalszy ciąg historii, nie byłem świadomy tej łaski, którą miałem. À 20 ans, j'avais terminé mes études scientifiques. W wieku 20 lat skończyłem moje studia. Et je commençais de la recherche en chimie nucléaire. I zacząłem zajmować się badaniami z dziedziny chemii nuklearnej. Je sais qu'il y a des scientifiques parmi vous. Myślę, że wiem o tym, że wśród was też są naukowcy. C'est pas la peine de me suivre dans la suite de ce que je vais raconter. Nie należy naśladować tego, co robiłem później. Ainsi donc, j'étais dans cette période très turbulente chercheur dans un laboratoire. Byłem więc w takim okresie, kiedy bardzo wielu rzeczy szukałem, kiedy byłem naukowcem, kiedy pracowałem w laboratorium. Et entre deux expériences, on discutait beaucoup entre chercheurs. A między nami, naukowcami, bardzo wiele też dyskutowaliśmy. Entre autres, on discutait philosophie et politique. Między innymi dyskutowaliśmy o filozofii i polityce. Et vous savez que la révolution de 68 avait un slogan. A wiecie, rewolucja 68 roku we Francji miała taki jeden slogan. Interdit d'interdire. Zabrania się zabraniać. Vous avez compris que c'était une contestation massive de toute forme d'institution. Rozumiecie, że był to sprzeciw skierowany wobec każdej formy instytucji. En particulier de l'institution ecclésiale. Przede wszystkim też sprzeciw skierowany wobec instytucji kościelnych. C'est aussi le moment où les philosophes de la postmodernité vont se déchaîner contre l'Église. I był to taki czas, kiedy wszyscy postmodernistyczni filozofowie bardzo mocno atakowali Kościół. Et aussi contre la vision de l'homme et du monde que véhicule le christianisme. Atakowali też bardzo mocno wizję człowieka i świata szerzoną przez chrześcijaństwo. L'homme est réduit à la résultante d'un système.
Człowiek został zredukowany do takiego wyniku jakichś eksperymentów, do członka systemu. Pour l'un, un système politique. Dla jednych był to członek systemu politycznego. Un système psychologique. Dla innych jakiś fragment systemu psychologicznego. Un système biologique. Dla innych systemu biologicznego. Un système économique. Czy dla innych systemu ekonomicznego. Je suis sûr que vous avez mis des noms d'auteurs derrière chacun de ces mots. Moglibyście też wymienić masę takich podobnych stwierdzeń. Chaque jour, je recevais des attaques contre ma foi. Każdego dnia spotykałem się z atakami skierowanymi przeciw mojej wierze. Disons des contestations. Zaprzeczeniami mojej wiary. Contre lesquelles j'avais de plus en plus de mal à me défendre. I miałem coraz większy kłopot, żeby się bronić. Car en tant que scientifique, je n'avais peu ou pas de formation philosophique. Ponieważ jako naukowiec byłem bardzo słabo wykształcony w dziedzinie filozofii. Et je ne savais pas argumenter. I nie potrafiłem kontrargumentować. Un des slogans de 68, jeden ze sloganów powtarzanych w 68 roku. C'était que pour vivre libre, il fallait abandonner la béquille religieuse. Mówił, że żeby być wolnym, trzeba opuścić kościół i praktykę religijną. J'ai résisté un temps et puis j'ai craqué. Przez pewien czas udało mi się opierać, ale w końcu nie wytrzymałem. Si vraiment pour être authentiquement homme, il faut lâcher la religion. Bo jeżeli rzeczywiście, jeśli do tego, żeby być naprawdę pełnym człowiekiem, trzeba porzucić religię. Eh bien, marchons sans religion. No to spróbujmy żyć bez religii. Sauf que pour moi, ce n'était pas que de la religion. Tylko że dla mnie tu nie chodziło tylko o religię. J'avais vraiment rencontré Jésus. Bo ja już wcześniej spotkałem naprawdę Jezusa. J'avais une foi vivante. I miałem żywą wiarę. Et je l'ai rompu. I zerwałem z tym. J'ai rompu l'alliance. Zerwałem przymierze. Et je n'en suis pas fier. I nie jestem z tego powodu dumny. Je répète que c'est d'autant plus grave que j'avais été comblé par l'amour de Jésus. Powtarzam, że było to tym bardziej poważne, że naprawdę byłem wypełniony miłością Jezusa. Mais la pression des idéologies était tellement forte. Ale ten nacisk ideologiczny był tak silny, que j'ai craqué. Że pękłem, nie wytrzymałem. Et je me rappelle que le jour où j'ai décidé de ne plus aller à la messe, ça m'a fait très mal. I jeszcze teraz przypominam sobie, że w tym dniu, kiedy postanowiłem, że więcej nie pójdę na mszę, czułem się z tym bardzo źle. Mais il me semblait payer le prix qu'il fallait payer pour une vie authentique. Ale wydawało mi się, że to jest cena, jaką muszę zapłacić za to, żeby żyć prawdziwym życiem. Je me suis lancé dans toutes les utopies de l'époque. Rzuciłem się wtedy we wszystkie utopie epoki. La politique, bien sûr. Politykę oczywiście. Même du théâtre de rue pour exprimer des idées politiques. Nawet w teatr uliczny, żeby wyrazić niektóre polityczne idee. Le travail humaniste. W pracy humaniste. Humanistyczne. Et puis surtout mon travail scientifique. No i przede wszystkim moją pracę naukową. Mais je ne parvenais pas à remplacer ce que je venais de quitter. Ale nie byłem w stanie zastąpić tego, co porzuciłem. J'avais un profond vide intérieur. Była w moim wnętrzu głęboka pustka. Et je sentais bien que tous ces engagements que je prenais n'avaient aucun fondement. I czułem dobrze, że wszystkie te zaangażowania, w które się włączałem, nie mają głębokiego fundamentu. Depuis que j'avais quitté le Christ. Od tego czasu, kiedy zostawiłem Chrystusa. Disons depuis que j'avais perdu ces dimensions transcendantes dans ma vie. Powiedzmy od czasu, kiedy utraciłem ten transcendentny wymiar mojego życia. Après avoir erré pendant quelques mois ainsi, i błądząc w ten sposób przez kilka miesięcy, je me suis dit mais pourquoi tu restes dans ce vide? Powiedziałem sobie, no ale dlaczego mam zostawać w tej pustce? Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre ta quête spirituelle? Co mi przeszkadza, żeby podjąć na nowo to poszukiwanie duchowe? Et c'est ce que j'ai fait. I tak zrobiłem. Sauf que je ne suis pas revenu au christianisme. Tylko że nie zwróciłem się z powrotem ku chrześcijaństwu. Sans doute parce que l'église était tellement décriée. Ponieważ wtedy kościół był bardzo mocno atakowany. Qu'il semblait impossible de revenir vers l'institution ecclésiale. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby powrócić do instytucji kościoła. C'était l'époque où les gourous hindous arrivaient en Europe. To była epoka, w której guru z Indii przyjeżdżali do Europy. Et un soir, j'ai vu une grande affiche. I pewnego wieczoru zobaczyłem wielki plakat. Il y avait un vieillard en sari blanc.
Był na nim starzec w białym sari. Avec des longs cheveux. Z długimi włosami. Il s'appelait Maharishi Mahesh Yogi. Nazywał się Maharishi Mahesh Yogi. C'était le futur guru des Beatles. Był to przyszły guru Beatlesów. Il est décédé il y a trois semaines. Przed trzema tygodniami zmarła. Il avait une tête sympathique. No, wyglądał sympatycznie. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pomyślałem sobie, dlaczego by nie? Et je suis allé rencontrer une personne qui initiait à la méditation transcendantale. I poszedłem na spotkanie z osobą, która prowadziła wstęp do medytacji transcendentalnej. Maharishi est le fondateur de la méditation transcendantale. Ponieważ Maharishi jest założycielem medytacji transcendentalnej. Je me suis donc fait initier à cette technique orientale. Zacząłem więc wchodzić tą wschodnią technikę. Et très vite j'ai eu des expériences disons un peu particulières. I bardzo szybko doszedłem do dość szczególnych rezultatów. Qui m'ont poussé à aller plus loin. Które popchnęły mnie do tego, żeby iść dalej. En principe, on pouvait méditer que deux fois 20 minutes par jour. No bo zwykle mówiło się, że można medytować tylko dwa razy dziennie po 20 minut. Mais comme je voulais savoir ce que où cela allait me conduire. Ale ponieważ chciałem wiedzieć, dokąd mnie to doprowadzi. J'ai médité deux fois une demi-heure. To medytowałem dwa razy dziennie po pół godziny. Deux fois une heure. Potem dwa razy dziennie po godzinie. Trois fois et puis quatre fois une heure. Potem trzy, cztery razy dziennie po godzinie. Et peu à peu je me suis trouvé dans un état un peu second. I po jakimś czasie pomału poczułem się, że znajduję się w stanie dziwnym. Et je reconnais que j'avais quelques difficultés à diriger le laboratoire dont j'étais responsable. No, okazało się, że mam pewne problemy z kierowaniem laboratorium, za które byłem odpowiedzialny. Comme c'est un laboratoire de chimie nucléaire, il valait mieux pas faire de bêtises. A ponieważ było to laboratorium fizyki jądrowej, no to trzeba było uważać, żeby nie narobić głupot. Aussi, le professeur avec qui je travaillais, profesor, z którym pracowałem, voyant que j'allais pas très bien, widział, że coś ze mną jest nie tak, et connaissant ma recherche spirituelle, a znając, jakie prowadzę poszukiwania duchowe, m'a dit, écoute, tu prends tes vacances et tu reviens quand ça va mieux. Powiedział, wiesz co, pojedź na wakacje i wróć, jak ci przejdzie. Et c'est ce que j'ai fait et je suis allé retrouver ce gourou. No i tak zrobiłem, wyjechałem i pojechałem do tego guru. Me voilà donc auprès du gourou Maharishi. No i tak się znalazłem blisko tego guru. Il me trouve sympathique. Uznał, że ja też jestem sympatyczny. Je le trouve sympathique. I ja uznałem, że on jest sympatyczny. Et je décide de rester auprès de lui. I postanowiłem zostać przy nim. Je le dis d'une façon un peu humoristique. No, opowiadam to w sposób trochę humorystyczny. Mais la quête était évidemment bien plus profonde. Ale to poszukiwanie oczywiście było o wiele głębsze. Je voulais savoir où cette voie me conduirait. Chciałem wiedzieć, do czego, dokąd mnie to zaprowadzi. J'avais essayé de me passer de Dieu et j'avais été profondément malheureux. Ponieważ wcześniej próbowałem obyć się bez Boga i byłem z tego powodu głęboko nieszczęśliwy. J'avais repris ma quête sur un autre chemin. Rozpocząłem moje poszukiwania na innej drodze. Et je croyais qu'il allait me conduire à Dieu aussi. I myślałem, że ona też mnie doprowadzi do Boga. En plus, il m'y conduirait peut-être beaucoup plus vite. Myślałem, że może ona doprowadzi mnie tam o wiele szybciej. Puisqu'on me proposait des techniques. Ponieważ proponowano konkretne techniki. Et j'avais expérimenté que ces techniques étaient efficaces. I sprawdziłem na sobie, że te techniki są skuteczne. J'ai donc demandé au guru de pouvoir rester chez lui. Poprosiłem więc guru, żebym mógł zostać z nim. Il m'a dit, écoute, tu as pratiquement fini ta thèse. Powiedział mi, słuchaj, no prawie skończyłeś swój doktorat. Va soutenir ton doctorat et reviens. Obroń doktorat i przyjedź do mnie. Il s'entourait de scientifiques. On się otaczał też naukowcami. Pour cautionner sa méditation transcendantale. Żeby uwiarygodnić medytację transcendentalną. J'ai donc fait ce qu'il m'a dit, j'ai soutenu ma thèse et je suis rentré. Zrobiłem więc to, co mi powiedział. Obroniłem doktorat i wróciłem. Et il m'a mis dans ce qu'il appelait le bureau de directeur des dirigeants du mouvement. Il m'a mis dans le bureau des dirigeants du mouvement. On mnie umieścił w biurze osób, które kierowały jego ruchem. Et dans ce qu'il appelait l'université Maharishi, où il rassemblait ses scientifiques. W tym, co nazywał Uniwersytetem Maharishi, tam, gdzie kształcił następnych ludzi. Mais je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ale ja mu powiedziałem, że mnie to nie interesuje. Je suis venu pour un chemin spirituel. Ja chciałem tutaj być przy nim ze względu na poszukiwanie duchowe. Est-ce que vous acceptez que je devienne brahmacharya? Est-ce que vous acceptez que je devienne brahmacharya? Czy wy byście się zgodzili?
que je devienne brahmacharya. Czy spytałem go, czy zgodziłby się, żebym ja stał się brahmacharyanem. Brahmacharya est un ordre monastique hindou. Jest to hinduistyczny zakon, auquel appartenait le guru. Do którego należał guru. Il y a deux ordres monastiques aux Indes. Ponieważ w Indiach są dwa zakony. Il y a les brahmacharya qui sont habillés en blanc. Jest brahmacharya i oni chodzą ubrani na biało. Et les sannyasis qui sont habillés en safran rouge. I sannyasi, którzy są ubrani na żółto. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Między tymi dwoma zakonami nie ma zbyt wiele różnic. Sauf que les brahmacharya sont plus sédentaires dans un ashram. Tyle, że brahmacharyanie bardziej mieszkają na miejscu w jednym ashramie. Alors que les sannyasis sont pèlerins sans cesse sur les routes. A sannyasi bardziej wędrują, prowadzą wędrowny tryb życia. Le guru a réfléchi et il a dit d'accord. Guru zastanowił się i zgodził się. Il m'a même pris comme disciple. I zgodził się na to, żebym był jego uczniem. Il faut savoir qu'un disciple, un guru n'en a qu'un. Trzeba wiedzieć o tym, że guru ma tylko jednego ucznia. C'est celui qui se lève avant lui, qui se couche après lui. To jest ten, który wstaje przed nim, kładzie się później niż on. Qui organise tout autour de lui. Który organizuje wszystko wokół niego, zajmuje się wszystkim. Et qui, à qui il confie les doctrines les plus avancées. I któremu powierza najbardziej zaawansowane techniki. C'est ainsi qu'avec Maharishi, je crois que j'ai fait à peu près trois fois le tour du monde. I w ten sposób z nim myślę, że objechałem świat trzy razy dookoła. L'accompagnant dans tous ses déplacements. Towarzysząc mu we wszystkich jego podróżach. En Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout. W Afryce, w Ameryce Północnej, Południowej, wszędzie. Mais ne croyez pas que c'était du tourisme. Ale nie myślcie, że to była turystyka. Le disciple ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour. Uczniowie nie interesują się tym, co się dzieje dookoła. Le but c'est de s'identifier totalement au maître. Celem ucznia jest całkowite zidentyfikowanie się z nauczycielem. Pour se fondre en lui. Żeby jak najbardziej się do niego upodobnić. Au-delà de toutes ces pérégrinations. Oprócz tych wszystkich podróży, pielgrzymek. J'ai surtout pu passer pendant ces trois ans. Przez te trzy lata. De longs séjours dans les ashrams des Hauts Himalayas. Bardzo wiele razy byłem w ashramach w wysokich Himalajach. À la frontière du Tibet. Na granicy Tybetu. Et dans des lieux où on voit très peu d'Européens, il faut bien le reconnaître. W miejscach, w których Europejczyków raczej się nie spotyka. Un ashram est au fond un monastère hindou. Ashram to jest klasztor hinduski. Et là, le guru a mis à ma disposition des pandits. I tam guru zostawił do mojej dyspozycji pandytów. Les pandits, ce sont des théologiens de l'hindouisme, si vous voulez. To są teologowie hinduizmu. Il m'a dit, pose-leur toutes les questions que tu veux. Powiedział mi, możesz im stawiać wszystkie pytania, jakie tylko chcesz. Ils vont t'initier aux arcanes de l'hindouisme. Oni wprowadzą cię we wszystkie arkana hinduizmu. Et c'est ainsi que pendant de longs mois, i w ten sposób przez długie miesiące, j'ai en même temps pu étudier l'hindouisme et le bouddhisme. Mogłem równocześnie studiować hinduizm i buddyzm. Et surtout pratiquer ces techniques de yoga. I przede wszystkim praktykować te techniki jogi, qui sont quand même un peu plus avancées que ce qu'on appelle yoga en Europe. Które, szczerze mówiąc, są o wiele bardziej zaawansowane niż to, co w Europie nazywa się jogą. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots simples. Spróbuję wytłumaczyć wam w kilku prostych słowach. En quoi consiste ce que recherche les techniques de l'hindouisme? Na czym polega to poszukiwanie ta technika w hinduizmie? Quelle est cette mystique naturaliste? Na czym polega ta naturalistyczna mistyka? À laquelle conduit l'hindouisme ou le bouddhisme? Do której prowadzi hinduizm czy buddyzm? Dans la vision du monde qu'il propose. W wizji świata, którą przedstawia. Il n'y a pas de différence entre un créateur et la créature. Nie ma różnicy pomiędzy stwórcą a stworzeniem. Ils n'ont pas reçu la révélation d'un Dieu transcendant créateur. Oni nie otrzymali objawienia o Bogu stwórcy, o Bogu transcendentnym. Et encore moins la révélation d'un Dieu personnel. I tym mniej mają pojęcie o Bogu osobowym. Il ne faudrait pas parler de Dieu, mais d'un divin. Nie można mówić tam o Bogu, można mówić o boskości. Ce divin est comme une énergie impersonnelle. Ta boskość jest jakby bezosobową energią. D'où émergent toutes les choses que nous voyons autour de nous.
I ta energia wypływa ze wszystkiego, co jest wokół nas. Pour eux, l'univers tout entier est divin par nature. Według nich cały świat, wszystko, co jest na świecie, ma ten element boskości w swojej naturze. Il n'y a rien en dehors, au-dessus, il n'y a rien qui transcende la nature et qui serait cause de son existence. Nie ma niczego, co jest ponad, co jest poniżej, nie ma transcendencji. La nature existe parce qu'elle est divine. Natura istnieje, ponieważ jest w niej element boskości. Mais ne croyez pas pour autant que les individualités soient réelles. Ale nie wierzcie, że osoby są czymś rzeczywistym. Nous avons tous l'impression d'être des individus bien séparés. Wszyscy mamy wrażenie, że jesteśmy osobami, oddzielnymi osobami, prawda? Pour l'hindouisme, c'est une illusion. Dla hinduizmu to jest iluzja. Lorsque nous disons je, c'est une illusion. Kiedy mówimy ja, to jest iluzja. La seule réalité est un soi impersonnel. Jedyną rzeczywistością jest forma bezosobowa. Une comparaison que propose l'hindouisme est éclairante. Jest takie rozjaśniające może tą wizję porównanie, które proponuje hinduizm. Sur l'océan, na oceanie, lorsque souffle le vent, kiedy zawieje wiatr, se lèvent les vagues. Unoszą się fale. Chacune de ces vagues pourrait dire, vous avez vu quelle belle vague je suis. Każda z tych fal mogłaby powiedzieć, popatrzcie, jaka jestem piękna. Pourtant, la vague n'est qu'une partie de la mer qui se soulève. A tymczasem ta fala jest tylko częścią oceanu, który się podniósł. Il n'y a pas de différence réelle entre la vague et l'océan. Nie ma żadnej rzeczywistej różnicy pomiędzy falą a oceanem. Et même si une parcelle d'eau est arrachée par le vent de l'océan, i nawet jeżeli jakaś kropla wody podniesie się z wiatrem znad ocean, elle peut avoir l'illusion d'exister toute seule. To przez chwilę będzie miała iluzję samodzielnego istnienia. Mais elle tombera bien vite dans l'océan et retrouvera le tout. Ale bardzo szybko wpadnie z powrotem w ocean i z powrotem będzie tą całością. Le but de la mystique naturaliste celem tego est de nous faire rejoindre ce tout. Jest celem tych wszystkich praktyk, w które wchodziłem, jest to, żeby z powrotem połączyć się z tym wszystkim. Nous serions chacun une vague, bo jesteśmy wszyscy jak takie pojedyncze fale, qui doit retourner à l'océan, które muszą wrócić do oceanu. Et si nous retournons à l'océan, nous perdrons l'illusion de ce jeu personnel. A kiedy wrócimy do oceanu, to stracimy tą iluzję, którą jest osobowe ja. Alors comment va-t-on faire ça? Jak można to zrobić? De nouveau, pour me faire comprendre, je vais prendre une image un peu de la physique. Żeby pomóc wam to zrozumieć, to spróbuję posłużyć się tutaj obrazem z dziedziny fizyki. Nous savons qu'entre deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, wiemy, że między dwoma biegunami, ujemnym i dodatnim, nous pouvons créer une tension. Możemy wytworzyć pewne ciśnienie. Et cette tension peut être source ensuite de travail. I może ta siła być źródłem pracy. Si vous mettez les deux pôles en contact, jeżeli połączycie te dwa bieguny, ils se neutralisent, to one się zneutralizują. Vous perdez la tension et vous ne pouvez plus rien faire. I już nie można wtedy nic uzyskać. Alors, imaginez-vous que dans cette énergie divine, wyobraźcie sobie, że w tej boskiej energii se distinguent deux polarités. Można rozróżnić dwa bieguny. Une énergie céleste, solaire, disons, energię niebiańską jak słońce, et une énergie terrestre, i energię ziemską. Tout ce que nous voyons, la multitude des êtres, to co, wszystko co widzimy, ta wielość bytów, les pierres, les plantes, les animaux, kamienie, rośliny, et les êtres zwierzęta, humains, ludzie, émergeraient de cette tension entre deux énergies. Wypływa z tego napięcia pomiędzy dwiema energiami. Il suffirait de mettre ces deux pôles en contact. Wystarczyłoby połączyć te dwa bieguny. Pour que l'illusion disparaisse. I wtedy ta iluzja zniknie. Et que nous-mêmes nous disparissions dans le grand tout divin. I my też znikniemy pogrążeni w tej boskiej całości. Eh bien, nous serions en contact par les pieds avec l'énergie terrestre. Ponieważ jesteśmy w kontakcie z energią ziemi, stojąc na ziemi. Et par le sommet du crâne avec l'énergie solaire. I czubkiem głowy dotykając energii nieba. Et tout le travail du yoga, c'est de faire monter l'énergie de la terre. Cała praca jogi polega na tym, żeby energię ziemską unieść. À travers le corps. Przez ciało.
jusqu'au sommet de la tête. Aż do czubka głowy. Si l'énergie de la terre se joint à l'énergie solaire, bo jeśli energia ziemska połączy się z energią niebieską, l'illusion de l'individualité disparaît. Zniknie iluzja indywidualnej osoby. Il y a différentes formes de yoga. Są oczywiście różne formy jogi. Qui ont toutes cette finalité là. Ale wszystkie mają ten sam cel, właśnie ten. Il y a d'abord le hatha yoga, le yoga physique. Jest hatha yoga, czyli ćwiczenia fizyczne. Il consiste à provoquer des torsions du corps. Chodzi w niej o to, żeby przez różny sposób układu ciała. Qui provoque la montée de cette énergie. Sprawić, żeby ta energia uniosła się wyżej w ciele. Je vous dois quand même un petit mot d'explication. No, muszę tutaj wam jeszcze coś wyjaśnić. Quelle est cette énergie? Cóż to za energia? Inutile de la chercher parmi les énergies connues par la physique. Nie należy jej szukać pośród tych energii znanych z fizyki. Il ne s'agit pas d'une énergie physique, mais d'une énergie occulte. Nie chodzi tutaj o energię dziedziny świata fizyki, ale z dziedziny okultyzmu. Le mot occulte signifie précisément une énergie que je ne peux ni mesurer ni capter par les moyens de la science ordinaire. To słowo okultyzm oznacza właśnie rodzaje energii, których nie można ani zmierzyć, ani zważyć. Je postule donc une forme d'énergie à partir des effets que je constate. Mówię tutaj o formie energii, którą mogę wywnioskować, że istnieje po tych efektach, które odczuwałem. Cette énergie s'appelle l'énergie de la terre, la Kundalini. Ta energia ziemi nazywa się właśnie tak, a ja to spróbuję powtórzyć. Et appelée la Kundalini, elle est représentée comme un petit serpent. I przedstawia się ją jako małego węża. Ce serpent doit monter depuis la base de la colonne vertébrale. Ten mały wąż musi jak gdyby wychodzić wyżej wzdłuż kręgosłupa. Le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Aż do czubka głowy. Je dis depuis la base de la colonne vertébrale. Mówię od początku kręgosłupa, od podstawy kręgosłupa. Parce que le yoga s'exerce assis sur le coccyx. Ponieważ jogę ćwiczy się na siedząco. Les pieds ou les jambes en position de lotus. Siedząc w pozycji lotosu. Alors, cette énergie doit monter, mais où est-ce qu'elle monte? Ta energia musi wznosić się do góry, ale dokąd? Elle monte dans des canaux occultes. Wznosi się poprzez kanały. Occultes, oui. Qui n'appartiennent pas à notre corps physique. To są kanały okultystyczne, które nie należą do naszego ciała fizycznego. C'est inutile que les médecins aient cherché après ces canaux, ils ne les trouveront pas. I lekarze nie muszą ich szukać, bo i tak ich nie znajdą. Il faut postuler que nous ayons un corps subtil. Trzeba po prostu założyć, że mamy też inne ciało. Je vous donne peut-être une comparaison qui sera éclairante. Może spróbuję tutaj posłużyć się porównaniem, które to rozjaśni. L'acupuncture est assez connue en Occident. Na Zachodzie popularne jest leczenie jadem pszczelim. Pour que vous puissiez vous représenter ces cartes sur lesquelles on voit dessiner. Je vous laisse traduire. L'acupuncture. Pardon. Non, je vous laisse reprendre. Przepraszam, to nie była apikultura, to była akupunktura. C'est une méthode de médecine chinoise. To jest metoda medycyny chińskiej. Où on enfonce des aiguilles à certaines parties du corps. Która polega na tym, że w co po niektóre części ciała wbija się igły. Je suppose que vous connaissez. Myślę, że znacie. Et vous avez vu ces cartes où on voit un bonhomme dessiné avec des lignes sur tout son corps. I może widzieliście takie rysunki człowieka z różnymi liniami, z różnymi punktami pozaznaczanymi na całym ciele. Ces lignes s'appellent des méridiens. I te linie to są południki. Et c'est sur ces lignes qu'on enfonce à certains points l'aiguille. I to właśnie wzdłuż tych linii znajdują się punkty, w które się wbija igły. Les médecins s'intéressent beaucoup à cette technique. Lekarze bardzo się interesują tą techniką. Mais ils ont compris que ces lignes, ces méridiens ne correspondent à rien de physiologique. Ale już zauważyli, że te linie tak naprawdę nie odpowiadają żadnemu organowi, niczemu w naszym prawdziwym ciele. Ces méridiens sont précisément les canaux par où passe cette fameuse énergie occulte.
Te linie oznaczają kanały, którymi właśnie ta okultystyczna energia wędruje po ciele. Il faut donc imaginer que cette kundalini monte depuis la base de la colonne vertébrale dans des canaux occultes de ce type. Trzeba więc wyobrazić sobie, że ta energia wędruje od podstawy kręgosłupa tymi kanałami do góry. Il y en a principalement trois. I są takie trzy podstawowe kanały, qui se recoupent sept fois. Które się krzyżują siedem razy. Suivez le signe que je fais avec mes doigts. I teraz popatrzcie na moje ręce. Mon doigt, chacun de mes doigts va tracer le parcours d'un de ces canaux. Każdy z moich palców będzie pokazywał przebieg jednego kanału. Ainsi, sept fois, ils se recoupent. I w ten sposób siedem razy się krzyżują. Si vous mettez en haut une petite tête de serpent, jeżeli na górze dołożycie do tego małą główkę węża, vous avez reconstruit le symbole des médecins. To zobaczycie symbol medycyny. C'est, je suppose qu'en Pologne aussi, ce sont deux petits serpents qui se croisent. Myślę, że w Polsce też się spotyka ten symbol, te dwa węże skrzyżowane, splątane. Autour d'un bâton central. Wokół centralnego słupa, kija. En fait, ce bâton central, c'est le troisième canal. A ta centralna linia to jest trzeci kanał. Je vous donne le nom, mais je ne demande pas à la traductrice de les traduire. Powiem wam, jak się nazywają, ale nie poproszę o tłumaczenie. Il y a Ida, Pingala et Shushuma. Całe szczęście, że nie poprosił. Voilà les noms en sanskrit de ces trois canaux. Tak w sanskrycie nazywają się te trzy kanały. Je vous ai dit qu'ils se coupent sept fois. Powiedziałem wam, że przecinają się siedem razy. C'est ces points-là qui sont intéressants. I te punkty przecięcia są interesujące. À chacun de ces intersections, on a ce qu'on appelle un chakra. W każdym z punktów przecięcia mamy to, co nazywamy czakrą. C'est-à-dire une sorte de petite pompe énergétique. To znaczy jak gdyby takiej pompy energetycznej. Qui aspire l'énergie vers le haut. Która wsysa tą energię z dołu i podnosi do góry. Alors, ces sept points, ces sept chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. Te siedem punktów, siedem czakr znajduje się wzdłuż kręgosłupa. Voilà pourquoi le Hatha Yoga propose des torsions de la colonne vertébrale. Dlatego Hatha Yoga proponuje różne sposoby wyginania kręgosłupa. Pour mettre en route ces petites pompes énergétiques. Żeby uruchomić te malutkie pompy energetyczne. Et aspirer ainsi l'énergie vers le haut. I tą energię z dołu podnieść do góry. Le yoga comprend à côté des exercices physiques, des exercices respiratoires. Yoga oprócz ćwiczeń fizycznych zaleca też ćwiczenia oddechowe. Que l'on appelle pranayama. Które nazywają się pranayama. Et leur but est aussi de faire monter cette énergie. I ich cel jest dokładnie taki sam. Też chodzi o to, żeby tą energię wznieść do góry. Par exemple, en respirant très fort, en se mettant en hyperventilation. Na przykład oddychając bardzo szybko, doprowadzając do hyperwentylacji. Selon des techniques très précises et très difficiles. Zgodnie z bardzo dokładnymi, bardzo precyzyjnymi technikami. Et puis tout à coup, on arrête de respirer. I później nagle przestając oddychać. On se met en hypoventilation. Doprowadzamy do hipowentylacji. Ce qui provoque un vide intérieur. To, co powoduje wewnętrzną pustkę. Qui aspire à nouveau cette énergie vers le haut. I ta pustka właśnie sprawia, że energia się podnosi. Vous entendez qu'il s'agit de manipulation physique. Rozumiecie, że chodzi o pewne manipulacje. Qui ont comme but de déclencher un mouvement d'une énergie qui est physique. Manipulacje fizyczne, które mają na celu sprawienie, żeby podniosła się energia fizyczna. Qui du moins, même si elle est occulte, n'a rien de spirituel. Ta energia, nawet jeżeli jest związana z okultyzmem, nie jest związana w żaden sposób ze światem duchowym. Nous travaillons sur notre corps, tout simplement. Pracujemy po prostu z naszym ciałem. Même s'il y a là-dedans un corps subtil, c'est quand même mon corps sur lequel je travaille. Nawet jeżeli to są bardzo delikatne, skomplikowane rzeczy, to i tak pracujemy z naszym ciałem. La troisième partie du yoga réside dans des techniques de concentration. Trzecia część jogi polega na technikach koncentracyjnych. Où on prononce mentalement des mantras. Kiedy w umyśle powtarza się mantry. Qui sont des sons choisis précisément pour provoquer des phénomènes de résonance. Które są dźwiękami specjalnie dobranymi w ten sposób, żeby spowodować rezonans. Avec ces fameuses
petite centrale énergétique. Rezonans z tymi właśnie centrami, pompami energetycznymi. Que l'on appelle les chakras. Które nazywamy czakrami. Vous voyez que tout est centré sur les chakras. Widzicie, że wszystko tutaj koncentruje się wokół czakr. Les mouvements du corps, c'est pour mettre en route les chakras. Ruchy ciała po to, żeby uruchomić czakry. La respiration, c'est pour mettre en route les chakras. Oddychanie po to, żeby uruchomić czakry. Et les concentrations visuelles ou auditives, c'est encore pour ça. I koncentracja czy wzrokowa, czy słuchowa też w tym samym celu. Ainsi donc, on alterne ces différentes techniques jour et nuit. W związku z tym ćwicząc te wszystkie techniki. Jusqu'à arriver à faire monter la kundalini jusqu'au sommet du crâne. Dzień i noc staramy się doprowadzić do tego, żeby tą energię doprowadzić aż do czubka głowy. Il n'est pas courant de vivre cette expérience. No, nieczęsto zdarza się przeżycia takiego doświadczenia. Qu'on appelle samadhi. Nazywa się to samadhi. Ou nirvana. Albo nirvana. Ou moksha. Albo moksha. Ou satori. Tout cela, c'est la même chose. I to wszystko to jest to samo. Ce sont des traditions légèrement différentes. Według trochę różnych, trochę odmiennych tradycji. Mais qui parlent du même état. Mówi się o tym samym stanie. J'ai personnellement pu vivre plusieurs fois cet état. Miałem możliwość przeżycia wiele razy tego stanu. Il n'est pas facile de vous décrire ce en quoi il consiste. I nie jest łatwo opowiedzieć wam, na czym to polega. Car précisément celui qui vous parle maintenant. Ponieważ ten, kto do was mówi, n'était plus là. Jego już tam nie było. Ce qui caractérise cet état, c'est que le je disparaît. To, co charakteryzuje ten stan, to to, że ja osobowe znika. Autrement dit, celui qui vous parle à la première personne, je vous parle. To znaczy ten, który do was mówi w tej chwili, ja do was mówię, n'était pas là lors de l'expérience. I jego tam nie było wtedy, kiedy to się działo. Elle est vraiment étrange car cette absence de sujet personnel jest czymś bardzo dziwnym, że ta nieobecność podmiotu osobowego conduit à une sensation d'identité avec toute chose. Doprowadza do poczucia jedności ze wszystkim. En quel sens est-ce que c'est une expérience de jouissance? W jaki sposób może to być doświadczenie zaspokajające? Fondamentalement parce que lorsque le je n'est plus là, il n'y a plus de sujet au verbe souffrir. Przede wszystkim dlatego, że ponieważ ja nie istnieję, to nie ma już podmiotu, nie ma ja, które mogłoby cierpieć. Lorsque nous souffrons dans notre corps, je souffre. Ponieważ kiedy cierpimy, mówimy ja cierpię. Lorsque je souffre dans mon psychisme, c'est je qui souffre. Kiedy cierpi nasze ciało, to ja cierpię. Kiedy cierpi nasza psychika, to ja cierpię. Et nous disons j'ai des problèmes. Mówimy ja mam problemy. Je suis angoissé. Ja się boję. J'ai peur. Ja jestem przerażony. Je déprime. Ja mam depresję. J'en ai marre. Ja mam tego dość. C'est le je qui est toujours impliqué. Cały czas jest to ja. Et lorsque le je n'est plus là, quel soulagement. A kiedy tego ja nie ma, kiedy ja znika, co za ulga. Pour bien faire comprendre cette finalité de la mystique, je donne la parole à Bouddha. Żeby pomóc wam to zrozumieć, zacytuję Buddę. Bouddha disait, la vie est souffrance. Buddha mówił, życie jest cierpieniem. Et il n'a pas tort. I nie mylił się. Nous faisons partie de cette minorité de l'humanité qui vit plus ou moins bien. My należymy do tej mniejszości ludzkości, która żyje mniej więcej w dobrych warunkach. Pensez à tant d'enfants qui meurent de faim, d'autres qui meurent dans la guerre, etc. Pomyślcie o tych dzieciach, które umierają z głodu, o tych dzieciach, które umierają teraz w czasie wojen. La vie est souffrance, Bouddha a raison. Życie jest cierpieniem, Buddha miał rację. Mais comment éradiquer la souffrance? Ale w jaki sposób uniknąć tego cierpienia? Bouddha continue, il dit, la souffrance vient du désir. Buddha mówi, cierpienie wynika z, pochodzi z pragnień. C'est parce que nous désirons et que notre désir n'est pas satisfait que nous souffrons. Cierpimy dlatego, że pragniemy i nasze pragnienie nie jest zaspokojone. De nouveau, il a raison. I na nowo ma rację. Alors comment allons-nous faire puisque notre désir nous fait souffrir? To co mamy zrobić w takim razie, skoro nasze pragnienia sprawiają, że cierpimy? Ben, arrêtez de désirer, dit le Bouddha. Buddha mówi, przestać pragnąć. Mais nous ne pouvons pas arrêter de désirer. Nous sommes des êtres de désir. Przestać pragnąć. Jesteśmy bytami, które pragną. C'est précisément là que le Bouddha nous attend. I tutaj właśnie spotykamy się z Buddą. Il dit aussi longtemps que vous êtes un je, vous allez désirer et souffrir.
Budda mówi, tak długo jak będziecie osobami, bytami, tak długo będziecie pragnąć i cierpieć. Il faut donc supprimer le je pour ne plus souffrir. Trzeba więc zlikwidować ja, żeby przestać cierpieć. Voilà cette sorte de béatitude naturelle. To jest ten rodzaj naturalnego szczęścia, qui consiste à s'arracher à la souffrance. Który polega na oderwaniu się od cierpienia. Et effectivement, il y a une sorte d'ivresse dans cet état. I rzeczywiście jest pewien rodzaj upojenia w tym stanie. Et pourtant, ale tymczasem très vite, j'ai ressenti une nostalgie. Bardzo szybko poczułem tęsknotę. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Bo zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. C'est que il n'y a plus de sujet pour conjuguer le verbe souffrir. To prawda, nie ma już podmiotu, który mógłby cierpieć. Mais il n'y a plus de sujet pour conjuguer le verbe aimer. Ale nie ma też podmiotu, który mógłby kochać. Ce chemin du naturalisme. I ta naturalistyczna droga. Avec toutes ces techniques efficaces. Ze wszystkimi tymi skutecznymi technikami. Va évidemment me conduire jusqu'à un état où je ne peux plus souffrir. Doprowadzi mnie, owszem, doprowadzi mnie do stanu, w którym nie będę cierpiał. Mais le prix à payer. Ale cena, którą za to zapłacę. C'est de renoncer à aimer. To będzie odmówienie miłości, wyrzeczenie się miłości. L'amour, c'est la plus belle relation entre deux êtres personnels. A tymczasem miłość jest najpiękniejszą relacją, jaka może istnieć między dwiema jednostkami, między dwiema osobami. Entre un je et un tu. Bo jeżeli jest ja i ty. Qui décide de s'ouvrir l'un à l'autre. Jeżeli otwieramy się jeden na drugiego. De se donner l'un à l'autre. Jeżeli dajemy się sobie nawzajem. De s'unir ensemble. Jeżeli jednoczymy się, to jest miłość. Pour former un nous qui est beaucoup plus que le je et le tu. Robimy to, żeby zjednoczyć się, żeby stworzyć my, który jest czymś o wiele większym niż samo ja i samo ty. Et la question pour moi est peu à peu parue clairement. I pomału doszedłem do tego wniosku. Il s'agissait de choisir. Że trzeba wybrać. Ou bien une vie sans souffrance, mais qui implique de renoncer à l'amour. Albo życie bez cierpienia, ale za cenę wyrzeczenia się miłości. Ou bien préserver la capacité d'aimer. Albo zachowanie zdolności do kochania. Fût-ce au prix de la souffrance. Nawet za cenę cierpienia. C'est la question qui est au fond posée. Hein? To jest prawdziwe pytanie, które trzeba postawić. Guardini, le grand théologien. Guardini, wielki teolog. Grand théologien allemand. Wielki niemiecki teolog. Disait le bouddhisme sera le dernière grande confrontation, le face à face avec le christianisme. Mówił, że buddyzm będzie pierwszym wielkim punktem konfrontacji z chrześcijaństwem. Car il y a là effectivement deux conceptions totalement différentes. Ponieważ są to dwie koncepcje zupełnie różniące się. Il y a deux choix par rapport à la vie telle que nous la vivons. Istnieją tam wybory do dokonania. Une vie marquée par la souffrance. Wybór, albo wybór życia naznaczonego cierpieniem. Le Bouddha propose de s'en retirer. Tymczasem Budda proponuje, żeby odejść od tego życia. Żeby... Donc de s'engager sur un chemin de régression dans le sein de la mère nature. Żeby odejść, żeby wycofać się jak gdyby do łona matki natury. En amont de toute conscience personnelle. Tracąc całą osobową świadomość. Freud a parlé du sentiment océanique. Freud mówił o sentymencie oceanicznym. Pour décrire cet état de conscience infrapersonnel. Żeby opisać ten stan świadomości, który jest poniżej świadomości osobowej. Où nous ne pouvons effectivement pas souffrir. W którym nie możemy cierpieć. L'autre voie est celle que Jésus nous propose. Inna droga to jest ta, którą proponuje Jezus. Et qui consiste à oser traverser la vie. Która polega na tym, że odważamy się iść przez życie. De prendre courageusement notre croix en sachant qu'il la porte avec nous. Że odważamy się na to, żeby podnieść nas krzyż i wiemy, że on będzie go niósł z nami. Dans la certitude que l'amour a eu le dernier mot. I w tej pewności, że ostatnie słowo będzie należało do miłości. Que l'amour n'est pas une illusion. Że miłość nie jest iluzją. Au contraire. Że wręcz przeciwnie. Que c'est la finalité de notre vie. Miłość jest celem naszego życia.
pour bien encore marquer l'opposition inconciliable entre ces deux courants. Żeby jeszcze dokładniej zaznaczyć tą niemożliwą do pogodzenia różnicę między tymi dwoma sposobami życia. Dans son, le chemin que Bouddha propose. Na drodze, którą proponuje Budda. Et qui contient une douzaine d'étapes. Która obejmuje około 12 etapów. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la cinquième étape. Jaką wielką niespodzianką dla mnie było odkrycie, że piąty etap est une invitation à dépasser l'amour. Jest l'amour. L'amour. Że piąty etap polega na ominięciu miłości, przejściu poza miłość. Buddha dit que la haine, tout comme l'amour, entretiennent l'illusion de l'altérité. Ponieważ Buddha mówi, że zarówno nienawiść, jak miłość podtrzymują iluzję. Lorsque je hais quelqu'un, je lui en veux. Ponieważ jeśli kogoś nienawidzę, et je voudrais le tenir en main. To mówię, ja go nienawidzę, ja chciałbym go dopaść. Donc j'entretiens l'illusion qu'il existe vraiment. Podtrzymuję więc tą iluzję, że naprawdę istnieje. C'est Bouddha qui parle, bien sûr. To Buddha mówi, oczywiście. Et lorsque j'aime quelqu'un, a kiedy kocham kogoś, je désire qu'il soit là. Ja pragnę, żeby był ze mną. J'entretiens l'illusion qu'il existe comme une altérité. Podtrzymuję też tą iluzję. Donc, dit Bouddha, l'amour étant une illusion, il faut la dépasser. I Buddha mówi, miłość jest iluzją, trzeba ją przekroczyć. Pour lui, c'est cohérent, puisque le je n'existe pas et le tu n'existe pas, dla l'amour niego to n'existe jest spójne, pas. Ponieważ jeżeli ja nie istnieję, jeżeli ty nie istniejesz, to miłość też nie istnieje. Alors que pour nous chrétiens, Saint Jean nous dit, la seule définition de Dieu dans toute la Bible. Natomiast dla nas chrześcijan, święty Jan podaje jedyną definicję Boga, którą znajdujemy w Biblii. C'est que Dieu est amour. Bóg jest miłością. D'un côté Saint Jean nous dit Dieu est amour. Z jednej strony święty Jan mówi Bóg jest miłością. Et Bouddha nous dit l'amour est une illusion. A z drugiej strony Buddha mówi miłość to iluzja. Saint Jean nous dit celui qui aime connaît Dieu. Święty Jan mówi ten kto kocha zna Boga. Bouddha nous dit celui qui aime est dans l'illusion. Buddha mówi ten kto kocha jest, żyje iluzją. Nous n'échapperons pas la nécessité de choisir entre ces deux voies. Nie unikniemy konieczności wyboru pomiędzy tymi dwiema drogami. Dans mon chemin de conversion, il y a une autre image qui m'a beaucoup marqué. W mojej drodze nawrócenia był jeszcze jeden obraz, który bardzo mocno na mnie wpłynął. C'est l'opposition entre la mort de Bouddha et la mort de Jésus. To opozycja pomiędzy śmiercią Buddy a śmiercią Jezusa. Bouddha est malade. Buddha jest chory. Il rassemble ses disciples. Zbiera swoich uczniów. Leur donne ses dernières instructions. Podaje im ostatnie wskazówki. Et puis se retire. A później zamyka się. Au cœur du cosmos, devrait-on dire. Można powiedzieć, zamyka się w sercu kosmosu. Correspondant au chakra du plexus solaire. Odpowiadającej jednej z czakr. Il retire donc toute son énergie au niveau du plexus solaire. Gromadzi więc całą tą swoją energię w jednej z czakr. Ce qui est d'ailleurs la situation de l'enfant dans le sein de sa mère. To jest zresztą taka sama sytuacja jak sytuacja dziecka w łonie matki. Il retire en quelque sorte son énergie hors de son corps et meurt. Więc jak gdyby zbiera tą wszystką energię w jednym punkcie w okolicy pępka i umiera. Voyez que c'est une enstase. L'opposé de extase, il se tient en l'intérieur de lui. Więc zapada się jak gdyby w siebie. Regardons maintenant comment Jésus va mourir. A teraz popatrzmy jak Jezus umiera. Il n'est pas replié sur lui-même comme un enfant dans la position du fœtus. On nie jest skupiony na sobie, nie jest tak jak dziecko w łonie matki, w pozycji dziecka w łonie matki. Il est au contraire complètement déployé. Wręcz przeciwnie, jest całkowicie rozkrzyżowany. C'est l'homme arrivé à la plénitude de l'ouverture. Tak jak gdyby otwierał się tak, że mocniej już się otworzyć nie da. Et qui attire tous les hommes dans ses deux grands bras ouverts. Tak jak gdyby wszystkich ludzi do siebie przyciągał. Venez à moi, vous tous qui avez soif et buvez. On mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragniecie i pijcie. Des sources d'eau vive jaillissent de son sein. Strumienie wody żywej wypłyną z jego wnętrza. C'est les sources de l'Esprit Saint, c'est les sources de l'amour. To jest Duch Święty, to jest Duch miłości. Jésus s'est ouvert jusqu'à se déchirer par amour pour nous.
Jezus otworzył się całkowicie aż do rozdarcia przez miłość. Et cette source ne se fermera plus jamais. I to źródło, to otwarte źródło już nigdy nie przestanie płynąć. Ces deux images m'ont profondément marqué. Te dwa obrazy bardzo mocno mnie naznaczyły. L'homme replié sur lui-même qui n'ose pas avancer car il a peur de la souffrance. Na sobie, zamknięty w sobie, który boi się pójść naprzód, bo boi się cierpienia. Et l'homme qui dans la foi en triomphe de l'amour va jusqu'au bout. I człowiek, który wierzy w triumf miłości, idzie aż do końca. Traverse la souffrance et la mort. Który przechodzi przez cierpienie i przechodzi przez śmierć. Et en triomphe au matin de Pâques. I na końcu w poranek wielkanocny zwycięża to wszystko. Telle est l'alternative au bouddhisme. Taka jest alternatywa dla buddyzmu. Telle est sans doute l'alternative devant laquelle je me trouvais. Taka jest alternatywa, przed którą ja się znajdowałem. Mais bien sûr, ce que je vous dis ici, c'est après que j'ai pu l'expliciter. Oczywiście dopiero później byłem w stanie to wszystko wyjaśnić. Quand j'étais encore dans les ashrams, kiedy jeszcze byłem w ashramie, et que je vivais ces expériences, kiedy przeżywałem te doświadczenia, je reconnais qu'il y avait une perplexité en moi. Byłem w stanie, którego nie potrafiłem określić. Byłem w jakiś sposób rozdarty. J'avais du mal à croire que l'amour était une illusion. Nie byłem w stanie uwierzyć, że miłość jest iluzją. Pour moi, l'amour est quand même ce qui donne de la valeur à ma vie. Dla mnie jednak miłość była czymś, co daje szczęście w życiu. Augustin le dit très bien, saint Augustin. Amor meus, pondus meus. Mon amour, c'est mon poids, ma valeur. Święty Augustyn to bardzo dobrze powiedział. Moja miłość to jest to, co nadaje mi wartość. Et c'était dans ces hésitations. I w czasie tego mojego wahania. Que le Seigneur est venu me surprendre. Przyszedł Pan i mnie złapał. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Czy pamiętacie, co powiedziałem na początku? Je connaissais Jésus, je l'aimais. Jezusa, kochałem go. Et je l'ai trahi. I zdradziłem go. Lâchement. Jak tchórz. Je lui ai tourné le dos alors qu'il m'avait offert son amitié. Obróciłem się do niego plecami, mimo tego, że on mi ofiarował swoją przyjaźń. Et voilà que des années après. I lata później. Alors que je ne pensais plus à revenir à lui. Podczas kiedy wcale nie myślałem o tym, żeby do niego wrócić. Il va se révéler à moi. Przyszedł do mnie, obudził się. Alors mnie. Que je suis au bout du monde. Byłem na końcu świata. Je vous raconte en quelques mots les circonstances. Chciałem wam w kilku słowach opisać, jak to się zdarzyło. Il y avait quelques problèmes de santé autour du gourou. De santé. Zdarzyło się, że w grupie otaczającej guru były pewne problemy zdrowotne. Et il avait fait venir des médecins de différents pays. I sprowadził lekarzy z różnych krajów. Entre autres, un thérapeute de France. Między innymi jednego lekarza z Francji. Cet homme était chrétien. I ten człowiek był chrześcijaninem. Alors, en attendant de rencontrer le guru, il devait passer par moi, par le disciple. Czekając na spotkanie z guru, spotkał się ze mną, z uczniem guru. Et nous avons commencé à parler. Zaczęliśmy rozmawiać. C'est pas tous les jours que je pouvais parler français. No co tu dużo mówić, no, nie codziennie miałem okazję mówić po francusku. Tout se passe en anglais autour du guru. Wokół guru wszyscy mówili po angielsku. Et dans la conversation, il me dit, mais vous êtes baptisé? I nagle w trakcie rozmowy on się mnie spytał, ale ty jesteś ochrzczony. Je lui dis oui. Powiedziałem tak. Et vous étiez donc chrétien? To znaczy, byłeś chrześcijaninem. J'ai dit oui, bien sûr. Powiedziałem tak, oczywiście. Alors il m'a posé cette question, dont je me suis rendu compte par après, quel était au cœur de l'Évangile. I wtedy on zadał mi pytanie, które dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że to pytanie jest centrum Ewangelii. Vous vérifierez, elle est au cœur de l'Évangile de Marc et Matthieu, à mi-distance entre le début et la fin. Zobaczcie, ona jest naprawdę w centrum Ewangelii, w samym środku Ewangelii świętego Marka. Jésus demande pour les hommes qui suis-je? Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają? Les apôtres, les disciples donnent la réponse. Uczniowie dają odpowiedzi. Et puis il leur dit, et pour vous, qui suis-je? A potem Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? C'est pratiquement la question que cet homme a posée. I to jest praktycznie to pytanie, które wtedy ten człowiek mi postawił. Aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Spytał się mnie, a dzisiaj kim jest dla ciebie Jezus? Ce qui s'est passé après est très difficile à expliciter en parole. To, co się później zdarzyło, jest bardzo trudne do ujęcia w słowa.
En plus, il y a une certaine pudeur à ne pas parler de ces grâces. Poza tym, no, z pewną trudnością mówi się o otrzymanych łaskach. Pourtant, il faut en dire quelque chose. Ale mimo wszystko spróbuję wam coś powiedzieć. J'essaie donc de traduire en parole quelque chose qui n'est pas exprimable en mots. Spróbuję wam wytłumaczyć słowami coś, co jest niemożliwe do wyrażenia słowami. Je suis tombé à genoux. Upadłem na kolana. Je ne sais pas combien de temps l'expérience a duré. I nie wiem, jak długo to trwało. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait déjà nuit, il n'y avait plus personne. Kiedy otworzyłem oczy, to już nikogo wokół mnie nie było i była noc. Mais j'ai eu dans l'instant la certitude de la présence de Jésus. Ale w tej chwili poczułem z całą pewnością, że Jezus jest obecny. C'est comme si les paroles de cet homme avaient soufflé sur les braises de mon baptême. Tak jak gdyby te słowa tego człowieka rozdmuchały jakąś iskrę. Jésus était là, mais il ne s'imposait pas à moi. Jezus tam był, tylko on się mi nie narzucał. Si je devais le situer spatialement, je dirais qu'il se tenait légèrement en arrière de moi. Gdybym miał go tak umieścić gdzieś w przestrzeni, to powiedziałbym, że stał za mną trochę z tyłu. En même temps, je voyais son regard d'un infini amour et douloureux posé sur moi. Ale ja zobaczyłem jego spojrzenie, spojrzenie nieskończonej miłości i spojrzenie pełne bólu, które spoczęło na mnie. Il semblait dire par toute sa présence. I całą tą swoją obecnością zdawał się mówić. Mon enfant, combien de temps vas-tu encore me faire attendre? Moje dziecko, jak długo jeszcze każesz mi czekać? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Wypłakałem wszystkie łzy. Non pas par peur. Nie ze strachu. Non, je savais que j'étais pardonné avant même d'avoir demandé pardon. Nie ze strachu. Płakałem, bo poczułem, że zostało mi przebaczone, zanim nawet poprosiłem o przebaczenie. Il n'y avait pas l'ombre d'un jugement dans ce regard. Nie było tam cienia osądu w tym spojrzeniu. Rien qu'un amour infini. Była tam tylko nieskończona miłość. Et une souffrance infinie. I nieskończone cierpienie. J'ai pleuré de joie de retrouver mon Seigneur. Płakałem z radości, że odnalazłem mojego Pana. De trouver celui que j'étais allé chercher au bout du monde après l'avoir trahi. Że znalazłem tego, którego poszedłem szukać na koniec świata, a tymczasem był tak blisko. Et dont j'ai découvert à ce moment-là qu'il ne m'avait jamais quitté. I że tam na końcu świata odkryłem, że przecież on mnie wcale nigdy nie opuścił. Il s'était simplement discrètement tenu en retrait. On po prostu cały czas dyskretnie trzymał się z boku. Puisque j'avais décidé de faire ma route tout seul. Ponieważ ja zdecydowałem, że chcę iść sam. Comme un amoureux, il suivait sa fiancée. Tak jak zakochany, który idzie za swoją narzeczoną. Et j'ai pleuré aussi parce que j'ai compris que j'avais fait souffrir l'amour. I płakałem też dlatego, że zrozumiałem, że sprawiłem ból miłości. Pas un instant de culpabilité au sens négatif de ce terme. I nie było w tym poczucia winy w takim negatywnym sensie. Mais une immense contrition. Ale takie głębokie nawrócenie, głęboki żal. J'ose le dire parce que la contrition est un don de Dieu, elle ne vient pas de moi. Mogę to powiedzieć, bo to nawrócenie pochodziło od Boga, nie ode mnie. J'étais enveloppé dans sa miséricorde. Byłem otoczony jego miłosierdziem. Qui suscitait en moi cette contrition. I to miłosierdzie wywoływało we mnie ten stan. Qui articule étonnamment la souffrance et la joie. Który był równocześnie miłością, cierpieniem i radością. Souffrance d'avoir fait souffrir l'amour et joie d'avoir découvert celui qu'on aime. Cierpieniem, że sprawiłem, że miłość cierpiała przeze mnie i radością, że odnalazłem tę miłość. Le Seigneur m'a laissé un temps que je ne connais pas dans cet état. Pan mnie zostawił w tym stanie nie wiem jak długo. Je regrette de ne plus y être. No i żałuję, że ciągle w nim nie jestem. Il y a maintenant 40 ans et je vis encore de cette grâce. Bo minęło już 40 lat, a ja ciągle żyję tą łaską. Et puis en un instant, i nagle w jednej chwili, je dirais que l'atmosphère a complètement changé. Powiedziałbym, że atmosfera, nastrój zupełnie się zmieniły. Autant jusque-là, l'onction était de tendresse et de miséricorde. Ponieważ do tej pory czułem tą miłość, to miłosierdzie. Tout à coup, elle était une onction de force. Incroyable. Nagle poczułem olbrzymią siłę. En un instant, j'étais debout. Nagle natychmiast wstałem. Je devrais traduire, si je voulais traduire l'impression que le Seigneur m'a, ce que le Seigneur a imprimé en moi.
I to, co mógłbym powiedzieć, gdybym próbował to wyrazić słowami, to, co Pan wtedy we mnie sprawił, ce serait, tu sais ce qu'il te reste à faire. To byłyby słowa, wiesz, co masz zrobić. Je savais effectivement que je rzeczywiście wiedziałem. Je savais que je n'étais pas plus à ma place au cœur de l'hindouisme, au cœur de cet ashram. Wiedziałem, że nie jestem na swoim miejscu w tym ashramie, w centrum hinduizmu. Je m'arrête encore un instant sur cette expérience. I jeszcze chciałbym tutaj coś dopowiedzieć. Après, quand j'ai étudié la Bible, później, kiedy czytałem Biblię, j'ai découvert que dans la Bible, l'amour de Dieu est toujours présenté avec deux termes. Poznałem, że w Biblii miłość Boga zawsze jest wyrażona przez dwoma terminami. Et Dieu lui-même se présente sous deux vocables. I Bóg sam też wyraża się w tych dwóch słowach. Il y a Yahvé. Jest Jahwe. Et Elohim. I Elohim. Yahvé, c'est l'image du Dieu maternel. Jahwe to jest obraz Boga macierzyńskiego. Qui aime d'un amour de tendresse et de miséricorde. Który jest pełen czułej miłości i miłosierdzia. Cet amour est appelé Hesed en hébreu. Ta miłość nazywana jest po hebrajsku Hesed. Mais le Seigneur s'appelle aussi Elohim. Ale Bóg Pan nazywa się też Elohim. C'est l'amour paternel, fort. I to jest słowo oznaczające ojcostwo, bardzo mocne. Exigeant. Wymagające. L'amour emet. I ta miłość nazywa się emet. L'amour fidèle de Dieu. To jest wierna miłość Boga. Je crois que j'ai pu vivre quelque chose de ces deux aspects. Myślę, że dane mi było przeżyć coś z dwóch tych aspektów miłości. Après m'avoir plongé dans sa miséricorde. Ponieważ najpierw Bóg zanurzył mnie w swoim miłosierdziu. Il me redressait dans la force de l'exigence. A potem postawił mnie i pokazał, jakie ma wobec mnie wymagania. Et Dieu peut être exigeant parce qu'il est tendre et miséricordieux. Bo Bóg może być wymagający właśnie dlatego, że jest czuły i miłosierny. On ne peut jamais séparer les deux aspects. Nie można nigdy rozdzielić tych dwóch aspektów. Souligner l'exigence en oubliant la tendresse. Nie można podkreślać wymagań, zapominając o miłości. C'est nous enfermer, nous condamner à la peur de Dieu. Ponieważ wtedy skażemy się na strach przed Bogiem. Et lui causer une immense souffrance. I sprawimy mu olbrzymie cierpienie. Car il n'est qu'amour. Ponieważ on jest tylko miłością. Mais l'amour exige aussi la vérité. Ale miłość wymaga też prawdy. Adorer en esprit et vérité, c'est adorer aussi conformément au vrai. Ponieważ czcić Boga należy w duchu i w prawdzie. Et il y a une exigence de faire la vérité dans notre vie. I jest takie wymaganie, żeby w nasze życie dostosować do wymagań prawdy. C'est ce que le Seigneur voulait que je fasse. I Pan chciał, żebym ja też to zrobił. J'ai essayé de répondre à cet appel. Spróbowałem odpowiedzieć na to wezwanie. J'ai donc essayé de partir de chez le gourou. Spróbowałem wyjechać od guru. Ce qui en principe n'est pas simple. No to nie jest wcale takie proste. Je viens de regarder ma montre, je peux pas rentrer dans les détails. Popatrzyłem na zegarek, już nie mogę wchodzić w szczegóły. Normalement, on ne part pas en 48 heures d'un ashram d'un guru, surtout quand on est son disciple. No zwykle nie wyjeżdża się 48 godzin z ashramu od guru, zwłaszcza jeśli jest się jego uczniem. Et je reconnais que quand j'ai senti dans mon cœur cette exigence si forte du Seigneur que je parte też sans attendre. Muszę przyznać, że kiedy poczułem w moim sercu to wymaganie, żebym bardzo mocne wymaganie, ten nakaz od Pana, żebym wyjechał. J'ai essayé de lui expliquer. Zacząłem się tłumaczyć. Que ce n'était pas possible de partir. Próbowałem się tłumaczyć. Mówiłem, że przecież to nie jest możliwe. Le silence réprobateur qui m'a répondu. A tymczasem ta cisza, która mi odpowiedziała, me faisait comprendre que le Seigneur n'appréciait pas cette contestation. Sprawiła, że zrozumiałem, że Pan nie przyjmuje tej wymówki. Et que je devais apprendre à lui faire confiance. I że powinienem nauczyć się mu ufać. Eh bien, il a ouvert toutes les portes l'une après l'autre. Otworzył przede mną wszystkie drzwi, jedne po drugich. Si bien que 24 heures après, je quittais l'ashram définitivement. I 24 godziny później opuściłem definitywnie ashram. C'est vraiment dommage que je n'ai pas le temps de vous raconter les détails, no, ils sont savoureux. Naprawdę szkoda, że nie mogę wam opowiedzieć szczegółów, bo są świetne. Et je me suis retrouvé en Europe. Znalazłem się w Europie. Je n'avais plus qu'un attaché-caisse. Une petite miałem tylko valise. Małą walizeczkę. Avec mes papiers et z moimi dokumentami. Et un peu de linge. I trochę bielizny. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Nic więcej nie miałem. Mais j'avais tout ce que j'étais, ce que je cherchais.
Ale miałem wszystko to, czego szukałem. J'avais l'essentiel. Miałem to, co najważniejsze. J'avais retrouvé la foi. Odnalazłem wiarę. C'est-à-dire, j'avais retrouvé le Seigneur. To znaczy, odnalazłem Pana. On pourrait dire, tout est bien qui est fini bien. Można powiedzieć, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Byli szczęśliwi i mieli dużo dzieci. Comme se terminent les belles histoires. Bo tak się zwykle kończą dobre historie. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. No to nie zupełnie tak było. Vous allez voir que le Seigneur avait affaire à une tête dure. No zobaczycie, że Pan Bóg miał tutaj do czynienia z bardzo twardą głową. Me voilà donc en Europe, converti. Znalazłem się w Europie, byłem nawrócony. Retenez bien pour toute cette deuxième partie du témoignage que j'étais sincèrement converti. Teraz zapamiętajcie to dobrze, jeśli chodzi w odniesieniu do tej części świadectwa, która teraz nastąpi. Naprawdę szczerze byłem nawrócony. J'ai commencé par aller me confesser. Zacząłem od tego, że poszedłem się wyspowiadać. Eucharistie quotidienne. Codziennie chodziłem na mszę. Adoration quotidienne, chapelet quotidien. Chodziłem na adorację, codziennie odmawiałem różaniec. Bref, le jeune homme tel que tous les curés en aimerait avoir tout leur, plein leur église. Jednym słowem, młody człowiek żyjący w pełni życiem kościoła. Seulement j'avais un problème. Tylko miałem problem. J'essayais de mettre de l'ordre dans ma petite tête. Próbowałem uporządkować to, co się działo w mojej głowie. Voilà donc un chercheur en physique nucléaire. No bo z jednej strony byłem badaczem z dziedziny fizyki nuklearnej. Qui passe 4 à 5 ans dans les ashrams de l'Himalaya. Później 4-5 lat spędziłem w ashramach w Himalajach. Où il fait des expériences de nirvana. Tam dokonywałem doświadczeń na moim ciele doprowadzających do nirwany. Où le Seigneur vient le chercher. Potem Pan przyszedł i mnie zabrał. Pour le ramener au christianisme. A potem doprowadził mnie do chrześcijaństwa. J'espère que vous me concéderez que ça méritait d'être un peu remis en ordre tout ça. No, myślę, że przyznacie, że troszeczkę trzeba po tym wszystkim jednak uporządkować to, co się działo w mojej głowie. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, qui m'écoute et qui m'aide à mettre de l'ordre dans ça. Potrzebowałem kogoś, kto mnie wysłucha i kto pomoże mi to uporządkować. Mais à qui allez-vous raconter une histoire comme ça? No ale kto może wam coś takiego opowiedzieć? Je n'ai pas osé aller sonner chez mon curé pour lui dire. Nie odważyłem się zadzwonić do mojego proboszcza i mu opowiedzieć tego. Monsieur le curé, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai 4 heures à vous parler. No i powiedzieć mu: księże, nie miałby ksiądz 5 minut, żeby mnie posłuchać, mam 4 godziny do opowiedzenia. No. Et j'ai eu tort. A poza tym bałem się. Parce qu'il aurait pu me renvoyer vers un spécialiste de ces questions. I bałem się i popełniłem błąd, bo przecież on mógłby mnie wysłać do jakiegoś specjalisty. Il aurait pu me renvoyer vers Joseph Marie Verlaine de Paris. Mógłby mnie wysłać na przykład do Josepha Marie Verlaine'a. No. Et donc j'ai continué à essayer de trouver tout seul. No więc dalej szukałem sam. Et puis un jour, j'ai trouvé un groupe de personnes intéressantes. Pewnego dnia spotkałem się z grupą ciekawych osób. Mais vraiment très intéressantes. Ale naprawdę bardzo ciekawych. Ils lisaient l'Évangile. Czytali Ewangelię. Ils le commentaient très bien. Bardzo dobrze ją komentowali. Du moins pour autant que je pouvais en juger. No, przynajmniej na tyle, na ile ja wtedy mogłem to osądzić. Mais en plus, ils parlaient d'énergie. Ale poza tym mówili o energii. D'énergie occulte. O energii okultystycznej. De chakras. O czakrach. Et de beaucoup de choses que j'avais entendues aux Indes. No i o wielu innych rzeczach, o których słyszałem w Indiach. Mais je me dis, c'est génial. Pomyślałem sobie, no świetnie. Je vais pouvoir mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Będę mógł to nowe wino wlać do starego bukłaka. Je ne savais pas encore que ça ne marche pas. Jeszcze nie wiedziałem, że to pęka. Je ne savais pas que j'étais entré dans une école ésotérique. Nie wiedziałem, że wszedłem w środowisko szkoły ezoterycznej. Christique, mais pas chrétienne. Która powoływała się na Chrystusa, ale nie należała do chrześcijaństwa. Une école ésotérique, comme il y en a beaucoup. No, szkoły ezoterycznej takiej, jakich wiele istnieje. Qui font de leur doctrine dans une interprétation de l'Évangile. Które opierają swoje doktryny na interpretacji Ewangelii. Mais une interprétation qui n'est absolument pas chrétienne. Ale na interpretacji, która absolutnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. C'est ce que faisaient déjà les gnostiques au deuxième siècle de notre ère. Zresztą już gnostycy w drugim wieku to robili. Ils mettaient leur doctrine dans la bouche de Jésus. I na dokładkę wstawiali ich doktrynę w usta Jezusa i myśleli, że Jezus tak mówi. Et essayaient de tromper les chrétiens. I w ten sposób usiłowali wprowadzić chrześcijan w błąd. Il n'y a pas grand chose de changer. Także niewiele się zmieniło. Et je suis tombé dans le piège. No i wpadłem w pułapkę.
C'était une école ésotérique et occulte. Była to szkoła ezoteryczna i okultystyczna. Une école, une des nombreuses écoles affiliées à la Rose-Croix. Jedna z wielu szkół należących do Różokrzyżowców. Et particulièrement puissante au niveau occulte. I bardzo silna, jeśli chodzi o okultyzm. Ce que je vais raconter maintenant, to co teraz opowiem, mériterait beaucoup plus d'explications. Wymagałoby o wiele więcej wyjaśnień. Faute de temps, ale ponieważ nie mamy czasu, et parce que je sais que demain on se retrouve, a na dokładkę, ponieważ wiem, że jutro też się spotkamy, je vais vous donc vous raconter la suite assez vite, opowiem wam to teraz szybko, mais qu'il soit clair entre nous, ale żeby było jasne, que demain nous allons approfondir ces questions-là. Jutro wrócimy do tych pytań, do tych tematów. Si vous voulez bien, jusqu'à demain, on vous précisera l'horaire. Jeśli chcecie, to jutro ustalimy tutaj do której godziny. Vous serez invité à poser vos questions. On verra après comment ces questions vont me revenir. Będziecie mogli stawiać mi pytania. Jeszcze wymyślimy, jaką drogą te pytania do mnie dotrą. Sur tout ce que j'aurai traité ce soir. Pytania, na które będę odpowiadał wieczorem, i pytania dotyczące dzisiejszego dnia i pytania, na które będę odpowiadał jutro. Je suis sûr que déjà sur ce que j'ai dit de l'Orient beaucoup de questions pourraient surgir. Myślę, że już to, co opowiedziałem o wschodzie, może wywołać dużo pytań. N'hésitez pas de les poser. Więc nie wahajcie się ich postawić. Et a fortiori sur ce que je vais dire encore beaucoup plus vite dans la seconde partie. Przede wszystkim możecie też stawiać pytania, nie wahajcie się stawiać pytanie na temat tego, co teraz już szybko opowiem. J'aimerais demain que je puisse continuer à m'entretenir avec vous à partir de ce qui vous intéresse. Ponieważ jutro chciałbym rozmawiać z wami na te tematy, które was interesują. Pour que nous puissions confronter notre foi chrétienne à toutes ces propositions qui nous agressent de partout. Żebyśmy mogli porównać naszą wiarę chrześcijańską, postawić ją wobec tych zagrożeń, które z różnych stron nas atakują. Nous sommes tous exposés à des influences de courants néo-orientaux. Ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na wpływy różnych wschodnich albo prawie że wschodnich ruchów. À toutes sortes d'ésotérisme. Na różne ezoteryzmy. D'occultisme. Okultyzmy. De spiritisme. Spirytyzm, de magie. Magię. De nécromancie. Nécromancie. Etc. I tak dalej. Il faut que nous puissions répondre à partir de notre espérance, de notre foi et de notre charité. Trzeba, żebyśmy na podstawie naszej wiary, naszego doświadczenia, naszej wiary, nadziei i miłości umieli odpowiadać na te pytania. Afin de ne pas être ébranlé dans notre foi, żeby nie zachwiać się w naszej wierze, et de pouvoir aider d'autres frères et sœurs qui peut-être sont occupés à s'enliser là-dedans. I żeby móc pomóc tym z naszych braci i sióstr, którzy być może weszli w coś takiego. Comme moi-même, je me suis enlisé dans toutes ces choses. Tak jak ja. Ainsi, je reviens à mon témoignage. Tak, teraz już wracam do mojego świadectwa. Il s'agissait donc d'une école ésotérique et occulte. Chodziło o szkołę ezoteryczną i okultystyczną. Qui avait vu que revenant des Indes. I oni wiedzieli, że wracam z Indii. Ayant pratiqué beaucoup de techniques très avancées de l'hindouisme. I że ćwiczyłem wiele z bardzo zaawansowanych technik hinduizmu. J'avais tout ce qu'il faut pour devenir un parfait petit magicien. Wiedzieli, że mam wszystko, czego trzeba, żebym został takim świetnym, doskonałym czarodziejem. Ce que j'ignorais évidemment complètement. No ja o tym nie wiedziałem. Le magicien, qu'est-ce que c'est? Co to znaczy mag, czarodziej? C'est celui qui parvient à utiliser ces fameuses énergies occultes dont j'ai parlé. To ten, kto potrafi używać tej sławetnej energii okultystycznej, o której tu mówiłem. Pour transformer la nature, les événements ou les personnes. Żeby przekształcać naturę, wydarzenia czy osoby. Nous verrons que il y a une autre collaboration. Zobaczymy, że jest tutaj też inny rodzaj współpracy. Mais je garde ça pour la fin. Ale zostawię to na koniec. Vous le découvrirez spontanément. Myślę, że odkryjecie to sami. Ainsi donc, je crois être dans un groupe chrétien. Myślałem więc, że jestem w grupie chrześcijańskiej. Je me base sur leurs commentaires de l'Évangile. No i grupie, która komentowała Ewangelię. Mais très vite ils me disent, le Seigneur t'a donné des dons extraordinaires. Bardzo szybko powiedzieli mi, Pan dał ci nadzwyczajne dary. Je dis bon, ça c'est nouveau ça. A ja stwierdziłem, a to coś nowego dla mnie. Ils disent, si, on va t'aider à les exploiter. No nie, tak, oczywiście, a my ci pomożemy ich dobrze używać. Ils commencent par me mettre un pendule entre les mains. Zaczęli od tego, że dali mi do ręki wahadełko. Et très vite, je me rends compte que je n'ai pas besoin de pendule pour pouvoir
faire des diagnostics. A bardzo szybko odkryłem, że wcale nie potrzebuję tego wahadełka do diagnozowania, bo mogę i bez wahadełka diagnozować. J'aurais dû dire d'abord que le travail consistait était dans le domaine des thérapies énergétiques. A na początek powinienem powiedzieć, że to cała ta praca, w którą się teraz włączałem, była w dziedzinie terapii. Et j'étais donc invité à poser des diagnostics avec le pendule, la radiesthésie. Poproszono mnie więc, żebym diagnozował za pomocą wahadełka. Et très vite je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine. Je voyais immédiatement, par voyance immédiate, ce qui n'allait pas dans le patient. No, a ja nie potrzebowałem wahadełka, bo bezpośrednio widziałem, co jest chorego w pacjencie. Je ne voyais pas avec les yeux de la chair. Nie widziałem tego oczami ciała. Je voyais au sens de la voyance. Widziałem w sensie jasnowidzenia. Il s'agit, comme on dit dans le terme, dans les langages ésotériques, du troisième œil. Widziałem to tak, jak się mówi w ezoteryzmie, trzecim okiem. Vous aurez remarqué que les Égyptiens, sur les momies égyptiennes, il y a un petit serpent qui sort de cet endroit-là. Widzieliście, że w Egipcie na posągach jest tutaj rysowany taki mały wąż. Et vous aurez remarqué aussi que les hindous, surtout les femmes hindoues, se mettent un point là. Widzieliście też pewnie, że w Indiach, zwłaszcza kobiety hinduskie, rysują sobie kropkę tutaj na czole. C'est le chakra ajna. To jedna z czakr. Lorsqu'il est ouvert, il donne le don de le pouvoir de voyance. Kiedy jest otwarta, daje możliwość widzenia, jasnowidzenia. Qui permet effectivement de percevoir des choses dans les corps subtils de la personne, c'est-à-dire dans les corps occultes de la personne. Która pozwala widzieć w ciele okultystycznym danej osoby, co jest, no po prostu widzieć, co tam się dzieje. Si vous voulez savoir ce que sont ces corps occultes, posez-moi la question demain. Jeżeli chcecie mnie spytać, co to jest ciało okultystyczne, to mnie spytajcie jutro. J'étais très étonné de pouvoir percevoir ces choses. I byłem bardzo zdziwiony tym, co widzę. Et puis ils ont continué à développer d'autres pouvoirs occultes en moi. A oni w dalszym ciągu starali się rozwijać we mnie inne siły, inne możliwości okultystyczne. En fait, je disposais de ces pouvoirs, mais je les avais jamais utilisés. No tak naprawdę rzeczywiście dysponowałem tymi mocami, ale nigdy ich nie używałem. Car l'hindouisme ne les enseigne pas. Ponieważ hinduizm nie uczy o nich. Nous verrons que l'hindouisme connaît le danger de ces pouvoirs occultes. Ponieważ zobaczymy później, że hinduizm wie o niebezpieczeństwie związanym z tymi okultystycznymi siłami. Mais dans l'école ésotérique où j'étais, on ne me parlait pas de ces dangers. Ale w szkole ezoterycznej, w której byłem, nie mówiono mi o tych niebezpieczeństwach. Je continue donc à pratiquer différents pouvoirs occultes. Więc kontynuowałem w praktykę różnych możliwości, różnych okultystycznych praktyk. Toujours dans un contexte dit thérapeutique. Cały czas w kontekście, powiedzmy, terapeutycznym. Et un jour, pendant que je traite un groupe de personnes. I pewnego dnia, podczas kiedy badałem, pracowałem z grupą osób. Et que je me concentre, les yeux fermés, skoncentrowałem się z zamkniętymi oczyma. J'entends une voix qui m'appelle. Usłyszałem głos, który mnie zawołał. J'ouvre les yeux, je dis oui. Otworzyłem oczy. Il n'y a personne. Nikogo nie było. Je recommence et de nouveau le même phénomène se produit. Zamknąłem oczy i znowu zdarzyło się to samo. J'étais très inquiet. Zaniepokoiłem się. Parce que c'est un symptôme de schizophrénie. Zaniepokoiłem się, bo to jest objaw schizofrenii. Je suis allé voir les responsables du groupe. Poszedłem do odpowiedzialnego za grupę. J'aurais dit, j'attrape des voix, moi je suis fatigué, je vais me reposer. Powiedziałem mu, wiesz co, słyszę jakieś głosy, muszę chyba się iść przebadać. Et me disent, mais non. On mi powiedział, nie, skąd? On ne t'a rien dit, mais vu les pouvoirs que tu exerces. Nic ci nie powiedzieliśmy, ale patrząc na to, jaką mocą dysponujesz. Il est évident que tu travailles avec des esprits. To wiadomo było, że w pewnym momencie zaczniesz pracować z duchami. Il faut au contraire que tu leur répondes et que tu rentres en relation. Wręcz przeciwnie, trzeba, żebyś im odpowiadał, żebyś wchodził w relacje z nimi. N'oubliez pas que j'étais sincèrement converti. A nie zapominajcie, że byłem szczerze nawrócony. Je connaissais pas grand chose l'évangile, mais je savais assez comment Jésus traitait les esprits. Co prawda nie wiedziałem za dużo z Ewangelii, ale wiedziałem, jak Jezus obchodził się z duchami. Et là j'ai levé le ton. J'ai dit, mais Jésus chasse les esprits. Bo Jezus, wiedziałem o tym, że Jezus wyganiał duchy. Et me disent, mais non, calme-toi.
A tam mi odpowiedzieli: nie, 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 uspokój się. C'est pas ces esprits-là. To nie są te duchy. Tu travailles avec un esprit guérisseur. Ty pracujesz z duchem uzdrawiającym. Un bon esprit. Aha, z dobrym duchem. Quand on connaît rien à rien, on est prêt à tout croire. No tak, jak się nic nie wie, no to we wszystko można uwierzyć. Il me parlait de l'archange qui pas Gabriel, Raphaël qui avait guéri le papa de Toby. Opowiedział mi o archaniele Rafale, który uzdrowił ojca Tobiasza. Et voilà que moi je continue soi-disant avec ces esprits. No i teraz mi wytłumaczył, że ten archanioł dalej tak działa, tylko przez różne duchy, które podsyła. Je vous passe les détails et j'arrive à l'épisode à l'épilogue. Ominę szczegóły i dojdę do epilogu. Un jour je suis comme toujours je suis en voyage. Pewnego dnia byłem w podróży. Dans la région parisienne. W okolicach Paryża. Et comme tous les jours je cherche une eucharistie. I jak codziennie szukałem, gdzie mogę uczestniczyć w eucharystii. J'en trouve une en fin de matinée. Wreszcie późnym rankiem znalazłem. Et voilà qu'au milieu de l'Eucharistie, au moment où le prêtre élève l'hostie, w środku Eucharystii, w momencie, kiedy kapłan podnosi hostię, et dit par lui, avec lui et en lui, i mówi przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, j'entends ce fameux esprit guérisseur, słyszę tego sławetnego ducha uzdrawiacza, ces soi-disant anges guérisseurs, tego niby anioła uzdrawiacza, je les entends blasphémer honteusement la présence réelle de Jésus. Słyszę, jak bluźni i jak wypowiada się na temat obecności Jezusa. J'étais complètement pétrifié. Skamieniałem. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pomyślałem, co się ze mną dzieje. En un instant, j'ai deviné ce qu'il en était. W jednej chwili zrozumiałem to, co się stało. Je suis allé à la sacristie. Poszedłem do zakrystii. Et j'ai demandé de parler au prêtre qui venait de célébrer. I poprosiłem o rozmowę z księdzem, który odprawiał mszę świętą. Et je lui raconte ce qui m'est arrivé pendant qu'il enlevait ses ornements. Opowiedziałem mu, co się zdarzyło wtedy, kiedy odprawiał mszę. Savez-vous ce qu'il me dit? Jak myślicie, co mi powiedział? Ça ne m'étonne pas. Powiedział mi, nie dziwi mnie to. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour vous étonner? No, a ja mu na to, no to co w takim razie jest potrzebne, żeby księdza zdziwić? Et il me dit, ça ne m'étonne pas parce que je suis l'exorciste du diocèse. A on mi mówi, nie dziwi mnie to, bo ja jestem egzorcystą diecezjalnym. C'est un détail très important. To jest bardzo ważny szczegół. Parce que j'allais tous les jours à la messe. Bo chodziłem codziennie na mszę. Et je travaillais déjà avec ces fameux esprits. I pracowałem równocześnie z tymi duchami. Pourquoi à cette Eucharistie-là, tout à coup, se sont-ils dévoilés? Dlaczego nagle odsłoniły się właśnie podczas tej Eucharystii? C'est l'autorité qui reposait sur ce prêtre. To władza tego kapłana. En raison de son ministère d'exorciste. Wypływająca z jego posługi egzorcysty. Qui a obligé les esprits mauvais d'y révéler leur identité. Zmusiła tego ducha, żeby ujawnił, kim jest. Vous devinez ce qu'il me restait à faire. No, teraz już zgadliście, co mi zostało do zrobienia. Il me restait à tomber à genoux et demander pardon au Seigneur. Najpierw to musiałem uklęknąć i prosić o przebaczenie Pana. De m'être laissé entraîner sans le savoir dans un tel guépier. Że dałem się wpakować w taką pułapkę, chociaż nieświadomie. Le chemin de retour ne fut pas facile. A droga powrotu wcale nie była łatwa. Non pas au niveau de l'appartenance au Christ. Nie na poziomie przynależności do Chrystusa. Mais du combat pour couper les liens avec ses esprits. Ale na poziomie walki, żeby porozcinać więzy z tymi duchami. Je crois que c'est une des parties les plus humiliantes et les plus sombres de ma vie. Myślę, że to jest najbardziej upokarzająca i najbardziej ciemna część mojego życia. Mais tout est grâce. Ale wszystko jest łaską. J'ai beaucoup appris aussi dans ce combat-là. I dużo się nauczyłem także w czasie tych walk. Je voudrais vous dire pourquoi aux Indes on ne m'avait rien dit tout cela. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego w Indiach o tym wszystkim mi nie mówiono. Les Hindous savent très bien que lorsqu'on ouvre les chakras, Hindusi bardzo dobrze wiedzą, że kiedy otwiera się czakry, il suffit peu de choses pour devenir un magicien. Wystarczy coś drobnego, żeby stać się czarodziejem, magikiem. Et dans son ouvrage de référence, Patanjali écrit, son ouvrage de référence c'est les Yoga Sutras. I w księdze, która o tym mówi, w Yoga Sutrze, Patanjali écrit, jest napisane, ou plus exactement, il décrit
tous les pouvoirs occultes que l'on peut obtenir. Są opisane wszystkie okultystyczne moce, które można uzyskać. Ça, je l'ai su bien plus tard. Hein? No ja już to wiedziałem z praktyki. Et il termine sa description en disant. I ten opis kończy się słowami. Si vous tendez la main vers les pouvoirs occultes. Jeśli wyciągniesz rękę w kierunku tych ciemnych mocy. Vous avez déjà renoncé à la voie mystique. Już odwróciłeś się od drogi mystycznej. Et vous avez renoncé à votre liberté. I odwróciłeś się, zrezygnowałeś ze swojej wolności. Car vous serez prisonnier des devas. Ponieważ staniesz się niewolnikiem demonów. Les devas. Les devas. Niewolnikiem devów. Les devas, c'est le nom des esprits en sanskrit. Deva to jest nazwa duchów w sanskrycie. Patanjali ne parle pas des démons. Bo tam nie było dokładnie użyte słowo demonów, było słowo duchów. Le mot démon appartient à notre tradition. Ponieważ słowo démony należy do naszej tradycji. Mais c'est justement ça qui est intéressant, que l'on... dokładnie to jest interesujące. Que l'on trouve un terme sanskrit. Że znajduje się w sanskrycie termin. Qui correspond à notre notion de démon. Odpowiadający naszemu pojęciu demona. Et donc pour Patanjali, exercer des pouvoirs. Dla autora wykonywanie korzystanie z tych mocy ne peut se faire qu'avec la collaboration de ces fameux devas, może się dokonywać tylko we współpracy z tymi sławetnymi deva, qui sont malveillants puisqu'ils nous enchaînent, które są naszymi wrogami, ponieważ nas wiążą. Voilà ce qu'on ne m'a pas dit dans cette école occulte, tego nie powiedziano mi w tej szkole okultystycznej, qui est très intéressé par les pouvoirs. Ponieważ tam bardzo się interesowano mocami. Et bien sûr, ne crois pas aux démons. I oczywiście nie wierzono w demony. Depuis le siècle des Lumières, od czasu oświecenia, l'Occident sait que le démon n'existe pas. Zachód przecież wie o tym, że demony nie istnieją. L'ennui, c'est que le démon n'est pas au courant. Problem, że demony nie są na bieżąco. J'ai continué à faire des études ainsi comparatives. Jeszcze chciałbym dalej porównywać te dwie kultury. Eh bien, je suis étonné de trouver dans la plupart des grandes traditions. Znalazłem bardzo dużo kontradiction. Les grandes traditions. Znalazłem bardzo dużo wspólnych elementów w tych tradycjach. Les mêmes mises en garde. J'ai trouvé dans les différentes grandes traditions les mêmes mises en garde. Znalazłem w elementach różnych innych wielkich tradycji te same ostrzeżenia. Par rapport à la collaboration avec des esprits de la nature, ainsi nommés. Dotyczące współpracy z, jak je tam nazywano, duchami natury. Qui sont capables de nous donner de grands pouvoirs occultes. Które są zdolne do tego, żeby dać nam wielkie moce okultystyczne. Mais au prix de notre liberté. Ale za cenę naszej wolności. Laissez-moi encore vous citer Ramakrishna. Jeszcze chciałbym wam zacytować Ramakrishna. Qui est sans doute le plus grand métaphysicien de l'hindouisme. Który jest niewątpliwie największym metafizykiem hinduizmu. Je le cite pratiquement mot à mot. Cytuję go praktycznie słowo w słowo. Vous les occidentaux. Wy ludzie zachodu. Vous êtes des apprentis sorciers. Jesteście uczniami czarownika. Qui allez libérer des puissances. Którzy wyzwolili siły, que vous serez incapable de maîtriser, których nie będziecie w stanie opanować, et qui vont vous réduire en esclavage. I które z was uczynią niewolników. Je l'ai vécu dans ma chair. Je l'ai vécu dans ma chair. Przeżyłem to w swoim ciele. Et depuis maintenant plus de 30 ans que j'exerce un ministère dans ce domaine. I od prawie 30 lat, kiedy zajmuję się tą dziedziną, zajmuję się posługą związaną z tą dziedziną. Combien de jeunes et de moins jeunes n'ai-je pas vu? Jak wielu widziałem młodych i starszych, qui étaient pieds et poings liés par ces fameux esprits. Którzy byli związani przez te sławetne duchy. Pour avoir pratiqué le spiritisme, ou l'occultisme. Spirytyzmem, okultyzmem. Les mages pullulent de nos jours. No, naprawdę, magów jest coraz więcej w naszych czasach. Exerçant bien des pouvoirs. I naprawdę władają wielkimi mocami. Mais si vous arrivez à avoir de vrais ouvrages de magiciens. Ale jeżeli będziecie chcieli naprawdę dokonywać prawdziwych czynów godnych magika, vous verrez qu'ils reconnaissent tous sans exception.
zobaczycie, do czego to wszystko prowadzi bez wyjątku. Qu'il n'aurait aucun pouvoir sans la coopération avec ses esprits. Ponieważ nie ma żadnej władzy, żadnej mocy bez współpracy z duchami. Vu la nature de ses esprits, vous aurez compris que ce n'est vraiment pas très conseillé. Biorąc pod uwagę naturę tych duchów, to chyba rozumiecie, że nie jest to zbytnio zalecane. Je reviens, je termine mon témoignage, cette fois-ci ce sera bref. Chciałbym na tym skończyć moje świadectwo, tym razem będzie krótko. Après avoir été récupéré une deuxième fois par le Seigneur. Wtedy, kiedy drugi raz Pan Bóg mnie uwolnił. Après avoir une deuxième fois pu jouir de sa miséricorde. Wtedy, kiedy drugi raz mogłem cieszyć się, doświadczyć Jego miłosierdzia. Je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de marcher un peu plus droit. Powiedziałem sobie, że może teraz trzeba już uważać i iść tak spokojnie. Entre-temps est née une vocation au sacerdoce. W międzyczasie odczułem powołanie do kapłaństwa. Qui en fait était déjà là depuis bien longtemps, mais un peu enfoui. Które co prawda już gdzieś od dawna we mnie kiełkowało, ale było bardzo zagrzebane. Et puis j'avais toujours le virus de la vie monastique. No a poza tym zawsze miałem wirusa życia zakonnego. Somme toute, je m'étais pas tout à fait trompé. No więc tak nie do końca się z tym pomyliłem. Je m'étais trompé de monastère, d'accord. Pomyliłem klasztory, zgoda. Mais au niveau de la vocation, c'était bien ça. Ale jeśli chodzi o powołanie, to było to. Je m'étais surtout trompé de maître. No przede wszystkim pomyliłem mistrzów. Je me suis donc remis dans les pas de mon Seigneur Jésus. No pomyliłem mistrzów, bo odwróciłem się od mojego mistrza Jezusa. Et il m'a fait une très grande grâce. A on mi uczynił wielką łaskę. J'ai pu faire pratiquement au plus de 10 ans d'études. Mogłem prawie przez 10 lat studiować. Philosophique, théologique. Filozofię, teologię. Faisant doctorat en philo après. Zrobiłem doktorat z filozofii. J'en avais vraiment besoin. Naprawdę potrzebowałem tego. Pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans tout ce que j'avais vécu. Żeby uporządkować trochę to wszystko, co przeżyłem, co działo się w mojej głowie. Et puis, puisque j'avais cette expérience. A poza tym, skoro już miałem te doświadczenia. L'église m'a demandé de continuer à creuser ces choses. Kościół poprosił mnie, żebym dalej zajmował się tymi tematami. Pour pouvoir avertir et mettre en garde. Żeby móc ostrzegać, przestrzegać przed nimi. Non seulement par le témoignage, comme je le fais ce soir. Nie tylko przez świadectwo, tak jak dziś wieczór. Mais aussi par des travaux plus scientifiques. Ale też przez prace, powiedzmy, bardziej naukowe. Que je continue toujours dans la mesure où j'ai le temps. Które staram się kontynuować na tyle, na ile mi starcza czasu. Au départ, je ne témoignais pas. Na początku nie głosiłem świadectw. J'avais dit au Seigneur, je parlerai quand tu me feras signe. Powiedziałem Panu, zacznę świadczyć, jak mi dasz znak. Et puis un jour, une dizaine d'années, mon père spirituel m'a dit. Il y a une dizaine d'années, mon père spirituel m'a dit. I jakoś tak 10 lat temu, mniej więcej pewnego dnia, mój ojciec duchowy mi powiedział. Tu ne peux plus te taire. Nie możesz już dłużej milczeć. Il y a trop de jeunes qui vivent des choses analogues à toi. Jest za dużo młodych, którzy przeżywają rzeczy podobne do tych, które ty przeżywałeś. Et qui n'ont pas eu la chance que tu as eu. I które nie mają tyle szczęścia, jak co ty miałeś. Ils n'ont pas eu le Seigneur qui les a pris par les bouts des cheveux comme il a fait avec toi. Nie mają takiego Pana, który wyciągnie ich za włosy z tego wszystkiego, w co wleźli. Alors tu dois témoigner. Dlatego musisz mówić. Pour être le relais du Seigneur. Musisz być głosem Pana, musisz mówić o tym, co Pan zrobił. Voilà pourquoi je vous témoigne ce soir de l'amour de Jésus pour chacun d'entre vous. Dlatego tutaj jestem dzisiaj wieczorem, żeby mówić wam o miłości Jezusa do każdego z was. Un amour plus fort que toutes nos trahisons. O miłości silniejszej niż wszystkie nasze zdrady. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu que Jésus nous révèle. Ponieważ nic nigdy nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, którą Chrystus nam objawia. Et nous tous qui avons été baptisés, i my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, nous sommes chair de sa chair. Jesteśmy ciałem z Jego ciała. Il a versé son sang pour nous. Il a versé son sang pour nous. Wylał swoją krew za nas. Il ne nous quittera jamais. I nigdy nas nie opuści. Et serions-nous tombés au plus bas du plus bas? I nawet jakbyśmy upadli najniżej, jak się da. Un seul regard vers lui. Jedno spojrzenie ku niemu wystarczy. Et il plonge vers nous. Żeby on
pochylił się nad nami. Pour nous ramasser comme un oisillon qui est tombé du nid. Żeby nas podniósł tak, jakby podnosił piskle, które wypadło z gniazda. Et pour nous serrer contre son cœur. I żeby nas przytulił do swojego serca. Pour nous abreuver à l'eau vive de son esprit. Żeby nas napoić słowo, wodą żywą swojego ducha. Et nous nourrir de son pain de vie. I żeby nas nakarmić swoim chlebem życia. Sois béni éternellement, Seigneur Jésus. Bądź uwielbiony na wieki, Panie Jezu. Pour cet amour infini dont tu nous enveloppes à chaque instant. Za tą nieskończoną miłość, którą otulasz nas w każdej chwili. Je te demande pardon et nous te demandons pardon. Proszę Cię o przebaczenie i wciąż proszę Cię o przebaczenie. De si mal te connaître. Że tak mało Cię znam, że tak słabo Cię znam. Et de si mal t'aimer. Że tak słabo Cię kocham. Mais notre pauvre amour ce soir nous te le donnons. Ale nasza biedna miłość jest wszystkim, co możemy Ci dać. Et nous te demandons de dilater notre cœur jusqu'à la dimension du tien. Prosimy, żebyś rozszerzał nasze serca, żeby stawały się tak wielkie jak Twoje. Viens déverser toute ta miséricorde dans notre cœur. Przyjdź i wlej całe swoje miłosierdzie w nasze serca. Pour que nous soyons purifiés de toutes nos idoles. Abyśmy zostali oczyszczeni ze wszystkich naszych bożków. Libérés de tout ce qui peut nous empêcher de nous jeter dans tes bras. Uwolnieni od wszystkiego, co nam przeszkadza, żebyśmy się rzucili w Twoje ramiona. Que nous soyons resplendissants de ton Esprit Saint. Żebyśmy przyjęli Twojego Ducha Świętego. Pour que nous puissions dire en esprit et vérité. Żebyśmy mogli żyć w duchu i prawdzie. Ojcze nasz, notre Père, qui jest aux cieux. Święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant d'amour descende sur nous et repose sur nous pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.